Cześć siemanko wam wszystkim z tej strony i witam was w kolejnym odcinku na kanale dzisiaj dziewiąty odcinek serii Ligi widzów. No i jak widzicie kolejny odcinek po czterech dniach, bo ostatnio odcinek był 4 dni temu no i jak mówiłem w poprzednim odcinku, że odcinki teraz będą rzadziej, no ale jeśli chodzi o ligę Typera i ligę widzów będę starał się wrzucać odcinki co 3-4 dni no więc myślę, że jest to jakoś sprawiedliwe. No i no, przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj grupa A trzecia kolejka. No i po dzisiejszym odcinku przekonamy się, kto awansuje do jednej y, czwartej finału, czyli do ćwierć finału, a kto odpadnie z grupy A. Y, no i wyniki meczu drugiej kolejki grupy B y, czyli poprzedniego odcinka Tobi HD kontra Daniel O. Tutaj Toby HD wygrał z Daniel o 1-0. No i Tobi HD jako pierwszy zagwarantował sobie już awans do y, jednej czwartej finału, no ale nie skreśla go to y, stypowania. No, i Nakson, trenu z mistrzem tutaj 1, 1 mają punkty. Tobija HD 13 Daniel O 10, naxon 11 i trenu z mistrzem 16. Trenu z mistrzem, mimo że nie wytypało poprzedniego odcinka, dalej ma szansę na awans. No, i teraz wyniki osób towarzyskich ósmego odcinka Ligi Widzów, czyli poprzedniego, Cztery osoby wzięły udział. Odcinek wygrał Tili, który zdobył 23 punkty. Gratuluję. Drugie miejsce Szachfran 11 punktów. Trzecie miejsce Cox Gaming 1910 10 punktów. I czwarte, ostatnie miejsce Kibic ORP 1924 9 punktów. Teraz klasyfikacja generalna osób towarzyskich i widzów. No jak na razie 7 osób. Myślę, że bardzo dobrze się to spisuje, bo 7 osób jak na. Klasyfikację generalną to jest dobry wynik, bo oczywiście nikt nie, nikogo nie zmusza do typowania tych osób towarzyskich. No i tak, na pierwszym miejscu Cox Gaming 1910, który ma na swoim koncie 96 punktów, brakuje mu tylko 4 punktów do 100 punktów. Więc po tym odcinku, nie po tym, bo w tym odcinku typuje, ale po następnym pewnie przekroczy tą ilość 100 punktów. Drugie miejsce: Szafran 70 punktów. Trzecie miejsce: Tidip 66 punktów. Tidip ostatnio słabo coś typuje, ja, ale dzięki temu odcinkowi, który wygrał, yy, jest wyżej w tabeli towarzyskiej. Czwarte miejsce: Kibis ORP 1924-60 punktów. No i piąte: trener z Mistrzem, 18. No i reszta zobaczcie sobie sami. Teraz tabela grupy D. Hmm, po dwóch kolejkach wygląda to w taki sposób, że Tobi HD ma na swoim koncie 6 punktów i on jako jedyny zagwarantował sobie już awans do ćwierćfinału, jak mówiłem wcześniej A o drugą, y, drugie miejsce, czyli druga osoba, która awansuje będą walczyć Naxon Daniel O, itrem z mistrzem na razie Tobi HD bilas brankowy 4037 małych punktów, Naxon 2 punkty, bilas brankowy 3, 3 25 małych punktów, trzecie miejsce Daniel O, 1 punkt y, Bilans brankowy 2 do 3 i 23 małe punkty. Czwarte miejsce, trening mistrzem, 1 punkt, bilans brankowy 1-4 i, i małe punkty 16. Więc trening no, pamiętajmy, że nie wytypował na razie tego pierwszego odcinka grupy D, pierwszej kolejki, więc no ma mniejsze szanse, ale cały czas każd wszystkie trzy osoby, na akcję Daniel O i trening mają szansę na wyjście z grupy. Będzie ważna ta ostatnia kolejka grupy D. No i teraz tabela grupy A, yy, czyli dzisiejszego odcinka, dzisiejsza grupa A. Na pierwszym miejscu Cox Gaming 1910, 4 punkty, Bilas Bramkowy 3, 2 małe punkty, 16. Drugie miejsce Kibic Orland, Radzyń Podlaski, no teraz on ma nazwę Kibic ORP 1924, więc zachłaniałem zmienić, ale w następnym odcinku już będzie Kibic ORP 1924, żebyście po prostu wiedzieli. Yy. 3 punkty, bilans brankowy 3, 3, mają punkty 15, trzecie miejsce Wiktor Sportmaniak, również 3 punkty, bilans brankowy 3, 3, 13 małych punktów i Justyna Lewandowska, czwarte miejsce, 1 punkt, bilans brankowy 2-3 i mają punkty 12. Cox ma tutaj nawet szansę jeszcze spaść z ostatniego miejsca po tym odcinku. Ta grupa jest najbardziej zacięta i najbardziej emocjonująca, moim zdaniem. Tutaj się wszystko jeszcze znaczyć może. Każdy może awansować, i każdy może jeszcze tutaj jak najbardziej odpaść. Więc widzicie tutaj tabelę. No i teraz przedstawiam wam dzisiejszy odcinek mecze: dzisiejszego odcinka trzeciej kolejki grupy A: Cox Gaming 1910 kontra Wiktor Sportmaniak i kibic ORP 1924 kontra Justyna Lewandowska. Czyli tutaj. Dwa sta ważne starcie dla wszystkich osób. Tutaj nie ma, y, że ktoś, co może tutaj odpuścić, to każdy musi wytypować, żeby awansować. No i teraz y, mecze dla tych, pię dla tych czterech osób. Pięć meczów, jak zawsze. Pierwszy mecz to jest hit razy 3. Rewanż y, pierwszej rundy y, eliminacji do Ligi Mistrzów. Gliwice kontra Batę. Tutaj piast w pierwszym meczu na wyjeździe. Zremisował z Batem 1-1, więc tutaj Piast sobie dobrze poradził w pierwszym meczu. Ale faworytem chyba jednak będzie batę dalej w tym meczu. Ale Piast, pamiętajmy, że jest tutaj gospodarzem tego meczu. Mecz odbędzie się 17 lipca, godzina 20. Drugi mecz to jest już mecz. Sparingowy Celtic ze Szkocji kontra FC Sarajewo z Bośni i Hercegowiny 17 lipca godzina 20.45. Trzeci mecz również sparing Puszcza Niepołomice z Sandecja Nowy Sącz, 17 lipca godzina 17.00. Czwarty mecz na życzenie Justyny Lewandowskiej, bo ona kibicuje Williamu. Yy, no i William 2 yy, kontra Sparta Rotterdam 17 lipca, godzina 18.30 i ostatni mecz PSV kontra Wolfsburg 17 lipca, godzina 20. Czas na typy macie do 17 lipca, do godziny 17. .00. Wszystkie mecze odbędą się 17 lipca, więc wszystko powiedziałem. I na dzisiaj był, byłoby to tyle. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!